Dzień dobry, z tej strony Atrakcyjne Domy. Dzisiaj jesteśmy na inwestycji, akurat nie naszej inwestycji, jest to inwestycja znajomego, jednego z naszych inwestorów. Poprosił nas o pomoc. Co my tutaj widzimy? Widzimy w pomieszczeniu technicznym, to jest wykonane podejście pod pralkę. Był problem z dosunięciem pralki. Z czego to wynikało? Już Państwu tutaj pokazujemy. Tutaj widzimy na rurze od kanalizacyjnej ślady po malowaniu. Zobaczmy sobie, ile tu jest. No, jest 6 cm, tak? Z pralką musieliśmy odejść 6 cm. Klient musiał odejść. Do tego jeszcze była zamontowana taka guma redukująca średnicę. I jeszcze tutaj od czoła była rura odprowadzająca kanalizację z pralki. O. Takie rozwiązanie nie było zbyt dobre, gdyż pralka musiała być znacznie odsunięta od ściany. Jak widać, nie mamy tutaj dużo miejsca. Ta pralka wychodziła wręcz w pomieszczenie kotłowni, zmniejszając całą objętość. Co tutaj jeszcze widzimy z błędów? Niezamontowany wieszak, kolanowodne, brak otuliny. Otulina to akurat jest dobra zastosowana, bo w ścianach stosujemy otulinę o grubości 6 mm. No, ale tutaj na tej części, tak, zaciskowej, ta otulina również powinna być. Jakie zastosujemy na to rozwiązanie? Musimy tutaj niestety na świeżo pomalowanych ścianach dokonać pewnej przeróbki. Mamy już rozrysowane podejście. Zastosujemy taki oto piękny syfon pralkowy, podtynkowy. Stosuje się go, jak sama nazwa mówi, do pralek, tak? Cały zestaw syfonowy będzie schowany w ścianie, będzie ładnie obrobiony. Na zewnątrz będzie wystawała nam tylko ta piękna zaślepka i zejście w dół do podłączenia odpływu kanalizacji od dołu. Nie tak jak tutaj od frontu, gdzie jeszcze zabrałoby nam to dodatkowe centymetry. Tak, byśmy tutaj mieli ile? Z 12 cm spokojnie i zgięty wąż. A tutaj mamy centymetrów 6. Jak to zrobimy? Czego będziemy potrzebowali? Oczywiście będziemy potrzebowali kilku kluczy. Najpierw musimy zakręcić wodę, odkręcić zawór, przedłużyć tą rurkę. Rurkę peksową. Czego tutaj użyjemy? Z racji, że wykorzystamy kolano, zakupiliśmy nowe kolano, tak, wieszak, jedna, druga cala, podejście peks 16. Wykorzystamy oczywiście przedłużenie do rury PEX. To jest akurat system zaprasowywany, także czego potrzebujemy? Potrzebujemy tak zwanej zaciskarki praski, oczywiście z odpowiednimi szczękami, tak? Tutaj mamy akurat U16, gdyż zaprasowywanie odbywa się za pomocą profila U. Dodatkowo mamy dwa kolana 45 stopni i taki. Akurat mieliśmy krótki kawałek rury kanalizacyjnej 50 cm, aby to podejście oczywiście odpowiednio przedłużyć. Ja wezmę miarkę i zapraszam, tutaj pokażemy, jak nasze pralki są zbudowane. One mają właśnie taki specjalny ząbek. Ten ząbek jest po to, żeby prawie idealnie dosunąć naszą pralkę do ściany. Tak, żebyśmy tutaj nie mieli szpary, przestrzeni, żeby ten cały zestaw przyłączeniowy ładnie się chował za naszą pralką. Zobaczymy sobie, ile tutaj mamy. O, jak widać, mamy tutaj 4 cm, tak? Czyli sama pralka zamiast odstawać nam 12 cm, będzie odstawała niecałe 6.